Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału. Dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię trzech morderstw. Łączy je postać jednej osoby Elżbiety. Jest ona i ofiarą, i katem. Przenieśmy się do Tarnowa. Był 5 października 2000 roku. Amadeusz, uczeń piątej klasy, poszedł do szkoły. Przed wyjściem powiedział mamie, że wróci później. Elżbieta wyszła w południe do pracy, z której wróciła o 21. Syna nie było w domu. To ją zaniepokoiło. Zaczęła dzwonić do jego kolegów. O północy zgłosiła zaginięcia Amadeusza na policję. Poszukiwania trwały całą noc. Nad ranem w sypie jednego z przy ulicy Lwowskiej sprzątaczka znalazła zwłoki dziecka. Okazało się, że to zaginiony Amadeusz. Budynek przy ulicy Lwowskiej był wiany złą sławą. To z niego często skakali samobójcy. Zwłoki chłopca znaleziono zaledwie kilkaset metrów od jego domu. Kim był dzieciobójca i jak śmierć Amadeusza wpłynęła na Elżbietę, o tym już za chwilę. Elżbieta pochodziła ze Śląska. Tam mieszkała wraz z mężem i synem. Jednak małżeństwo nie przetrwało z powodu alkoholu. W 1998 roku matka z synem przeniesi się do Tarnowa. Tu właśnie w 2000 roku doszło do tragedii. Elżbieta była skłócona ze swoją rodziną. Przekonywała, że bardzo kocha swojego syna, ale niechętnie odwiedzała jego grób. Ekspertyzę ciała chłopca przeprowadził zakład medycyny sądowej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynikało z niej, że chłopiec został duszony. Zaczęto szukać zabójcy. Amadeusz był bardzo lubiany, nie sprawiał problemów wychowawczych. Był dzieckiem zamkniętym w sobie. Kilka dni po tragedii policja trafiła na trop mordercy. Był nim 28-letni bezdomny Robert. Początkowo mężczyzna nie przyznawał się do zbrodni, jednak ślady jednoznacznie wskazywały na niego. Mężczyzna kilkukrotnie zmieniał zeznania. W sądzie przekonywał, że Amadeusz zaczepił go, bo chciał od niego papierosa. Gdy mu odmówił, chłopiec zwrócił się do niego w niegrzeczny sposób, co bardzo go zdenerwowało. Dlatego podniósł go za ubranie do góry. Wtedy chłopiec przypadkowo udusił się, na szyi zadźmiał się Rzemek z kluczem do domu. Mężczyznę skazano na 12 lat pozbawienia wolności. To był dopiero początek tragedii związanych z tą rodziną. Zaledwie miesiąc po śmierci Amadeusza w Tarnowie doszło do kolejnego morderstwa. W windzie wieżowca przy ulicy Lwowskiej odnaleziono nadpalone zwłoki młodej kobiety. Szybko okazało się, że ofiarą była 21-letnia Katarzyna. Rodzice zgłosili jej zaginięcie, gdy nie wróciła z pracy. Za tą zbrodnią stał niekto inny, a właśnie Elżbieta. Po tak traumatycznym przeżyciu, jak śmierć dziecka, kobieta próbowała ułożyć sobie życie. Spodobał się jej kolega z pracy. Problem w tym, że miał on narzeczoną, której nie chciał zostawić. Elżbieta była zdeterminowana, żeby zdobyć ukochanego mężczyznę. Za wszelką cenę. Sąd pierwszej instancji skazał Elżbietę na 13 lat pozbawienia wolności. Z kolei sąd apelacyjny uchylił ten wyrok. Skazał Elżbiety na 11 lat. Karę odsiadywała w więzieniu w nisku. Kobietę skazano na podstawie artykułu 156, paragraf 3 kodeksu karnego. Mówi on o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem jest śmierć człowieka. W 2004 roku Elżbieta po raz pierwszy złożyła wniosek o przerwę w odbywaniu kary, co motywowała złym stanem zdrowia. Pierwszy wniosek obrońcy w tej sprawie wpłynął do sądu 14 maja 2004 roku. Ten go rozpatrzył, a potem zdecydował o jego odrzuceniu. Adwokat skierował zażalenie do sądu wyższej instancji, który w sierpniu 2004 roku nakazał powołanie komisji lekarskiej w celu dokonania szczegółowych badań skazanej. Komisję powołano w Tarnobrzegu. Zleciła ona wykonanie kolejnych badań na wolności. Dlatego Elżbieta miała przerwę w odbywaniu kary. Od 22 października 2004 roku do 22 kwietnia 2005 roku miała przebywać na wolności. Wpływały też wnioski o przedłużenie okresu przerwy, które były uzasadnione kolejnymi problemami ze zdrowiem. W tym czasie Elżbieta podlegała dozorowi prokuratorskiemu. Przerwa przeciągnęła się do 31 marca 2006 roku. Po wyjściu z więzienia kobieta zamieszkała w wynajmowanym mieszkaniu wraz ze znajomą Krystyną. Koleżanka bardzo wspierała Elżbietę. Krystyna zeznała, że kobieta zachowywała się zupełnie normalnie. Inne oblicze Elżbiety pokazał znaleziony w domu pamiętnik. Pisała w nim, że do perfekcji nauczyła się ukrywać emocje i nerwy zaznaczyła, że niewiele osób potrafi rozróżnić ten stan. Osobom, które chciały do niej dotrzeć, nie udawało się to. Kobieta żyła bez planów na kolejny dzień. 31 marca 2006 roku ośmioletnia Magda nie wróciła na czas ze szkoły. Zwykle była w domu o 15. Zaniepokojona matka rozpoczęła poszukiwanie na własną rękę. Ponieważ nie przyniosło na rezultatu, zawiadomiła policję. Ciało Magdy odnaleziono o 21.30. Wtedy właśnie grupka nastoletnich chłopaków zwróciła uwagę na dziwnie zachowującą się kobietę. Dziecko, które siedziało w wózku, miało twarz przykrytą kocem. Kobieta przekonywała ich, że wybiera się z dzieckiem do przychodni. Chłopcy zwrócili jej uwagę, że idzie w złą stronę. Wtedy kobieta poprosiła, żeby popilnowali wózka i zaczęła uciekać. Jeden z chłopaków ściągnął koc i zobaczył, że dziecko nie żyje. Nastolatkowie schwytali Elżbietę i pilnowali jej do przyjazdu policji. Co wydarzyło się feralnego dnia? Otóż dziewczynka sama wracała ze szkoły do domu. Kobieta zwabiła Magdę do wynajmowanego mieszkania. Tam udusiła ją bandażem. Po zabójstwie zacierała ślady. Między innymi wyrzuciła plecak dziewczynki. Planowała zakopać ciało Magdy pod krzakami. Kobieta tłumaczyła, że niczego nie pamięta. Potem zeznała, że zbyt mocno przytuliła dziewczynkę, po czym straciła świadomość. Gdy się odsknęła, ta już nie żyła. Z czasem ponownie zmieniła zeznanie. Mówiła, że jej nieżyjący syn prosił ją, by zabiła Magdę. Kobieta przekonywała, że po śmierci Madeusza to on kierował jej życiem. Podobny Amadeusz domagał się kolegi, z którym mógłby się w niebie bawić. W mieście pojawiła się plotka, że zaginęła dwójka kolejnych dzieci. Jednak policja ją zdementowała. Elżbiecie postawiono następujący zarzut: 31 marca 2006 roku, działając w zamiarze pozbawienia życia Magdaleny przez ucisk ręką oraz pętlą z bliżej nieustalonego materiału na szyję. Spowodowała zgon tejże Magdaleny w wyniku gwałtownego uduszenia na skutek zadzierzgnięcia i zadławienia. To jest zbrodnia zabójstwa zagrożona karą od 8 lat pozbawienia wolności w górę, czyli poprzez 25 lat do dożywocia włącznie. Mecenas Iwona kornaś Pierżak przekonywała, że Elżbieta to osoba chora z zaburzeniami. Z kolei prokurator Jerzy Biederman. Twierdził, że jest inteligentną manipulatorką. Kobieta została poddana obserwacji psychiatrycznej. Pierwszą opinię przygotowali biegli z Krakowa. Stwierdzili oni, że w momencie popełniania zbrodni Elżbieta cierpiała na chorobę psychiczną. Na drugą obserwację kobieta trafiła do specjalnego ośrodka psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim. Wydano wówczas opinię, z której wynikało, że Elżbieta nie miała zaburzeń. Kolejne badanie wykonano w Pruszkowie. To tam Elżbieta próbowała udusić inną pacjentkę. Uspokoiła się, gdy lekarze powiedzieli jej, że otrzymała leki tłumiące halucynacje. Tak naprawdę dostała placebo. Specjaliści z tej placówki nie dopatrzyli się choroby psychicznej. Stwierdzili jednak u Elżbiety trwałe zmiany osobowości. Pomimo sprzecznych opinii kobieta została skazana w 2008 roku na dożywocie. Elżbieta utrzymywała, że jest chora psychicznie, w areszcie wielokrotnie dokonywała samookaleczeń. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy wyrok utrzymano. Sąd stwierdził, że Elżbieta symulowała chorobę psychiczną. Biegli orzekli, że kobieta jest zagrożeniem dla społeczeństwa i dlatego musi przebywać w odosobnieniu. Prowadzący śledztwo Marcin Skóra na podstawie tej historii napisał scenariusz pod tytułem Mówią, że jestem zła. Zainteresował się nim reżyser Marcin Wrona. Ze spotkania śledczego z reżyserem narodził się pomysł stworzenia filmu pod tytułem Mord opowiadającego losy detektywa, który nie potrafi wydostać się z labiryntu prowadzonego śledztwa. Nie został on jednak zrealizowany ze względu na samobójczą śmierć reżysera. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Moim zdaniem błędem było wypuszczenie Elżbiety na wolność. Gdyby nie to, nie doszłoby do zabójstwa Magdy. To wszystko co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendwmopol.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu kryminalna Małopolska.